No dobra, gram w otwartą betę, przepraszam, zamkniętą betę The Crew 2 i możemy sobie wybrać na początku jeden z trzech samochodów. Jest to Honda. Sorry, myślałem, że to jest Honda S2000, ale to jest Mazda MX-5. Więc mamy Mazda MX-5, najładniejszą, mamy Mustanga Fastback, też fajny, i większość osób właśnie jego wybiera. Ale ja wezmę coś, co pewnie niewiele osób wybrało. Chyba tylko fani Audi. Weźmiemy tego paskuda, Audi TT. I spróbujmy nim się przejechać. Zaraz, zaraz, bo tutaj widzę, że są jeszcze jakieś inne kolory. Nie, wydawało mi się, że tam jest coś innego do wybrania. Weźmy sobie żółtaka. Felgi możemy sobie wybrać, oczywiście standardowe. I możemy odebrać swój darmowy samochód. Tak naprawdę nie wiem, co będziemy mogli robić w tej zamkniętej becie, ale pewnie już większość z was odpaliła sobie tę grę i może sobie ją próbować, bo do zamkniętej bety dostać się trudno nie było. Przynajmniej do tej czerwcowej. I wydaje mi się, że będziemy mogli sobie podróżować po całym świecie już teraz i sprawdzać, jak to wszystko wygląda. Trasa Live. Do Puk. Nie wiem, to chyba jakaś powtórka była. Dobrze. Jedźmy. Bo będziemy tak, będziemy jechać. Dobrze. Czyli mamy dostęp do świata. Mamy tu już sesję. Znaczy pokazaną możliwość pisania z kimś na czacie. Mamy swój samochód, możemy jeździć, mamy nitro, więc wszystko fantastycznie wygląda na to, że możemy przenieść się w każde miejsce na świecie już w tym momencie, zdaje się. Chyba, że musimy mieć odkryty teren jakiś tam prawdopodobnie. Poopowiadam wam troszeczkę. Jak już pewnie zauważyliście, nagrywam tę grę w 60 FPS. W końcu. W końcu 60 FPS-ów w tej grze, bo ja już w nią wielokrotnie grałem na pokazach i tak dalej, i tak dalej. I w końcu mogę zobaczyć tę płynność. No przecież jak można grać w 30 FPS-ach w ścigałkę? No, w sumie można. Jeszcze nie jest tak źle, gorzej jakby to był jakiś FPS, no nie? I tutaj, jak widzicie, sobie pozwiedzamy troszeczkę mapę. W The Crew 1 mieliśmy znaczy takie górskie tereny śnieżne. Zobaczmy, tutaj też jest to ośnieżone, ale zobaczcie, nie wszystko jest tu ośnieżone, bo pory roku się tutaj zmieniają w czasie, gdy sobie gramy. I pozwiedzamy sobie troszeczkę Stany Zjednoczone. Bardzo długo zajmie nam przejechanie z jednego miejsca na drugi. Podejrzewam, że nawet i cały odcinek. Gdybym chciał nagrać taki odcinek, zająłby mi, może na live kiedyś przejedziemy sobie z jednego wybrzeża do drugiego. No, zajmuje to dużo czasu. Tu jest jakiś domek. To jest chyba moja chata w Miami. Nice. No dobrze, jedźmy zatem i zobaczmy, co to Audi TT potrafi. Oczywiście możemy sobie brać udział w różnych wyścigach no i bawić się, tak jak nam się pod... Tutaj mamy aktywności, opcje. No i wszedłem sobie w grafikę, oczywiście ustawiłem na maksa chyba wszystko. Nie, tutaj coś jest na wysoki, coś... No nie chce mi się w to bawić. Nie możemy sobie tu ustawić kąta widzenia, ale możemy ustawić limit klatek na sekundę. I ja ustawiłem sobie oczywiście 60, także milusio to wygląda. O, będziemy mogli mieć tutaj pojazdy F1, zdaje się, w The Crew. Widziałem już parę filmików, jak to wygląda i jazda takim pojazdem musi być naprawdę ciekawa. A tutaj moja kariera i takie inne pierdoły. To wszystko można sobie podejrzeć, właśnie jadąc sobie, znaczy wchodząc sobie w menu odpowiednie jakieś tam. No dobrze, a w tym momencie to jest jakby taki prolog. Nie wiem, pojazdów chyba nie można... Czekaj. To jest zablokowane, to jest. Nie ma żadnych pojazdów typu powietrze. Tak, mam zablokowane to jeszcze, bo nie zrobiłem sobie żadnego eventu z tym związanego. No, to by było chyba lepsze, gdybym sobie właśnie taki event zrobił i, że tak powiem, miał cały komplet pojazdów dostępnych. Wtedy mógłbym sobie ten świat przemierzać, no tak jak mi się podoba. Zobaczcie, spotkałem pierwszego ever gracza online. I kuźwa. Chciałem być taki unikalny. Chciałem wziąć Audi TT. Pomyślałem, nie, no kurde, nikt Audi TT na pewno nie wziął. Pierwszy samochód, pierwszy gracz ever, jaki spotykam w grze, to jest Audi TT. Także witam cię, koleżko. Miło było cię poznać. Nie wiem, kim jesteś. Jadę sobie dalej.
zwiedzać świat gry. Właśnie, bo jeśli chodzi o ten świat gry, jak już wam mówiłem na poprzednich filmach, takich moich wrażeniach z pełnej wersji gry, to tak, ten teren jest inny, wydaje mi się inny, nie poznaję tych wszystkich tutaj okolic. Ciekawe, czy jakby porównać obie mapy, Decru 1 i Decru 2, czy w ogóle drogi by się zgadzały? Bo oczywiście możemy mieć takie złudzenie, że to wszystko nie jest do siebie podobne, bo na przykład otoczenie może być inne, a na przykład drogi mogą się ze sobą delikatnie pokrywać. Mam wrażenie takie, że jednak wszystko jest inaczej. Wszystko jest jakby trochę inaczej rozmieszczone. Tutaj gdzieś był Laguna Seca, Mazda Raceway. I tak jak patrzyłem sobie w Decru 1, to te drogi przebiegają tutaj troszeczkę inaczej. Na to zwróciłem uwagę, bo sobie te dwie traski porównywałem i chciałem zobaczyć, nie? Tutaj jakieś pola uprawne. Tak mi się wydaje, że w jedynce były tu jakieś pustynie gdzieś. Albo coś takiego, czy te pustynie gdzieś tu były, a teraz mamy jakieś pola uprawne. Także ta mapka wygląda tak na pierwszy rzut oka trochę inaczej. Jeśli gracie w betę i testujecie sobie to wszystko, sprawdzacie, to dajcie znaka w komentarzach, jak to wygląda waszym zdaniem. Tu się coś zakorkowało. Ej, zobaczcie na minimapkę. Popsuł mi się GPS. Teraz mam ustawioną trasę w linii prostej. Nie pokazuje mi, którą drogą mam jechać mniej więcej. Tylko mam jechać w linii prostej, przez budynki i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze jakieś tam bugi czy glitche się pojawiają w tej wersji. Wiem, że Decru 1 no, miało spore problemy z działaniem. Myślę, że po tym doświadczeniu Ivory Tower wyciągnęło jakieś tam wnioski i dwójka będzie działać już fantastycznie. Na razie mamy tutaj do czynienia z jakąś tam małą pulą graczy. I może powinienem ukończyć jakiś prolog, żeby sobie to potestować, zobaczyć jak te wyścigi PvP wyglądają, czy nie ma problemu z dołączaniem. To dołączanie też tutaj wygląda troszeczkę inaczej niż w jedynce. Po prostu ktoś tam sobie... Ej, to jest chyba moja traska, ja sobie tutaj jechałem, ścigałem się niedawno, wygląda na to. No, te wyścigi wyglądają troszeczkę inaczej, inaczej się dołącza do tego. Dołączamy to na takiej zasadzie, że ktoś zaczyna sobie akcję, my sobie tam gdzieś akceptujemy po prostu dołączenie do danego wyścigu. No i tyle. O, tutaj mamy jakąś znajdźkę chyba, bo coś mi radar mryga. Ja nie jestem fanem znajdowania czegokolwiek, chyba że naprawdę bardzo dużo jakichś fajnych rzeczy to mi przynosi, na przykład nowy samochód. Ale muszę przyznać wam, że granie w 60 FPS-ach to jest jak wskoczyć do basenu w porównaniu do 30 FPS-ów. Naprawdę gra się dużo, dużo przyjemniej, ale jak się przyzwyczaisz do tych 30 FPS-ów, to też nie ma większego znaczenia. Po prostu jest bardziej responsywnie, mam wrażenie, grając sobie na takiej płynności. Jak macie jakieś inne doświadczenia, to oczywiście też dajcie znaka w komentarzach, a jeśli podoba wam się ten film, to wiecie co robić. Łapa w górę i oglądamy dalej. No, ja sobie jadę. I zobaczcie, oczywiście grafika jest dużo lepsza, ładniej to wszystko wygląda. Możemy sobie wziąć kamerę z kokpitu. Na padzie jakieś dziwne sterowanie jest w tej zamkniętej becie. Nie wiem jak się tutaj kamerę zmienia na padzie, próbuję klikać i te bampery, jakoś to się zmieniało, czyli Y-kiem? Nie. Tu mamy tryb zdjęć, powtórka live, what the... Okej. Tak. I tu mamy ręczny pod A, pod A mamy nitro, pod X-em mamy ręczny. Tu mamy użyj pyk, tu możemy sobie obracać kamerę. Tu możemy sobie zmieniać pojazd, jak naciskam gałkę. Ale czym to się, kurde, zmieniało kamerę na padzie? Jakoś tutaj albo to nie działa, albo co? No nie no, można sobie zmieniać na klawiaturze. Literką C po prostu. I to działa. Zaraz, bo mnie tu jakoś GPS dziwnie prowadzi. A z doświadczenia wiem, że ten GPS w Decru 1, no, czasami był dziwny, więc... Można sobie po prostu... O, albo i nie można.
Chciałem powiedzieć, że można sobie tak po prostu na przełaj przejechać, ale wygląda na to, że nie. Ej, tych gór na bank nie było w Dekru 1. Przynajmniej nie w tym miejscu. Mapa jest totalnie przerobiona. Mam wrażenie, że tylko mniej więcej rozkład tych miast w przestrzeni się zgadza z jedynką, a reszta jest totalnie inna. Naprawdę. Swoją drogą jestem zaskoczony, że ta tetetka jedzie prawie 250 km na godzinę. Ładnie ciśnie, nie ma co. Teraz jedziemy sobie przez jakąś wiochę. Też te GPS jakoś tak dziwnie prowadzi. Zamiast tutaj do tego skrzyżowania w centrum myknąć, gdzie tylko jeden zakręt robimy, to każe nam skręcać i robić kilka zakrętów, gdzie tracimy więcej prędkości. Zawsze mnie to denerwowało w tym GPS-ie, ale swoją drogą, patrzcie, teraz w tym The Crew nie mamy tego słynnego, tej słynnej nawigacji nad drogą. To chyba włączała jakaś umiejętność, którą się zdobywało u kierowcy? Jak to było? Czy trzeba było to gdzieś włączyć? To chyba nie było od początku gry. Tak, tam są, to były chyba jakieś umiejętności z tym związane. Nie wiem, kurczę, to było tak dawno temu, że naprawdę mam prawo nie pamiętać tego wszystkiego. Widzę też na minimapce, że... O, się, co ja właśnie zrobiłem? Ja chyba włączyłem tą powtórkę live czy coś. Widzę też na minimapce, że są inni gracze. O! Już umiem zmieniać kamerę, dobra. Krzyżyk w prawo, spoko. Widzę na minimapce, że są inni gracze, są takie jasne ikonki. O, właśnie, można sobie powiększyć mapkę, cyk. Tą minimapkę można sobie powiększyć. No, są tam gdzieś inni gracze, można do nich podjechać. Jeśli ukończę ten prolog, to będę mógł sobie nawet i dołączyć do jakichś wyścigów, podejrzewam. Kurde, ale świat jest inny. Co to za w ogóle... Jezu, jakie dziwne drzewa. Zobaczcie, jakie dziwne drzewa, what the fuck. Ej, ja wiem, że są takie jakieś drzewa z grubymi korzeniami gdzieś tam w Stanach. W sensie takie naprawdę ogromne. Z tym, że nie wydaje mi się, aby te drzewa wyglądały jak sople. Jak myślicie? Czy to są drzewa soplowe? No nie, no, ale wygląda to dziwnie, co? Te gałęzie jakoś tak nie zakrywają zbytnio korony drzewa. Raczej korona drzewa składa się właśnie z gałęzi, ale te gałęzie są tak przerzedzone, że te pnie wyglądają okropnie. Nie wydaje mi się, nie widziałem na żadnym filmie ze Stanów Zjednoczonych, aby jakiekolwiek drzewa wyglądały w ten sposób. Patrzcie na minimapkę i zobaczcie, jaki ładny ślaczek jest przede mną. Założę się, że to będzie jeden z fajniejszych terenów do driftowania. A propos właśnie driftowania, to driftowozy mamy na samym początku gry. Nie będzie to jako DLC, więc cała ta zawartość z jedynki zdaje się, że jest już od samego początku w grze. Mamy motocykle, mamy samochody driftowe, mamy monster trucki, mamy oczywiście samoloty i łodzie. Jeśli chodzi o... zgubiłem temat, miałem jakiś taki temat do obgadania w głowie. Wyleciało mi z głowy, cholera. Właśnie. Jeśli chodzi o samochody driftowe, to miałem okazję nie wiem, czy tutaj w zamkniętej becie będzie to możliwe. Miałem okazję już driftować. Samochodem driftowym była to Mazda RX-7. Chyba nie mogłem wybrać nawet innego samochodu wtedy. I powiem wam, że driftowało mi się okropnie. Było to straszne. I nie podobało mi się to zupełnie. Jeśli nastawiacie się, że będzie tu się driftować tak przyjemnie jak w Fordzie Horizon 3 albo... Może powiem tak, driftuje się bardzo podobnie jak w jedynce, w jedynce The Crew i nie ma tutaj co się nastawiać na coś subtelnego, na coś fantastycznego, bo jest naprawdę miernie pod tym względem. Nikt z grających osób, z którymi miałem do czynienia podczas pokazów
The Crew 2 nie potrafiły ogarnąć tego driftowania i każdy rozwalał się od ściany. Przypomniał mi się moment pierwszych prezentacji Need for Speed'a 2015, gdzie też wszyscy mieli problemy właśnie na tych pokazach, aby do tego sterowania się przyzwyczaić. I każdy rozwalał się o ścianę. Najgorsze było to, że to nie było tak, że tylko samochody driftowe się tam tak prowadziły. Po prostu wszystkie samochody prowadziły się w 15 okropnie i trzeba było poświęcić trochę czasu, zanim się do tego przyzwyczaiło, do tego stylu jazdy. Tutaj w The Crew 2 jest lepiej, bo naprawdę samochody prowadzą się dużo fajniej, z tym, że to driftowanie jest takie sobie i być może też trzeba się do tego przyzwyczaić, żeby dawało to trochę frajdy. I znowu dojeżdżamy do takiego makaronu, taki ślaczek ładny przed nami, też pewnie będzie można podliftować. Strasznie to lubiłem właśnie w The Crew 1. Pamiętam, że szedłem sobie, jak jeszcze nie było trybu driftowego, jak jeszcze nie było driftowych samochodów, szedłem sobie w górskie tereny, brałem Dodge'a Charger'a, robiłem mu jakieś przegięte ustawienia, dawałem mu dużo mocy i w ogóle, i bawiłem się w driftowanie i wychodziło mi to. Naprawdę bardzo fajnie można było podliftować, był to taki drift pomieszany z powerslide'em. Wyglądało to ok, no i można było w miarę się pobawić. Tutaj w The Crew 2 już na samym początku mamy dostęp do samochodów driftowych i będzie można sobie je odblokować, nie kupując żadnego DLC, więc to jest zdecydowany plus. A propos właśnie DLC, to tak miałem ogólnie, no to wam też zaraz coś opowiem, miałem do czynienia z twórcami z Ivory Tower i z osobami, które zajmują się marketingiem tej gry. I ogólnie są spore plany na różne DLC, na różne dodatki, które będzie można sobie sprawić i na pewno będą jakieś rozszerzenia. Wiecie, że The Crew 1 było dość intensywnie rozszerzane, były różne liczne DLC, można było sobie dosyć mocno urozmaicić tę rozgrywkę na przestrzeni lat, co było spoko. Bo każde jakieś nowe DLC wprowadzało jakiś nowy styl prowadzenia samochodów, czy motocykle właśnie wprowadzane były. Były chyba wprowadzone Monster Trucki, bo ich raczej nie było od początku. Potem Dragstery, a te takie pojazdy jakieś specjalne. To było spoko. I ponieważ teraz mamy tutaj łodzie i... O, reszty, ale tutaj się ciasno zrobiło. Mamy łodzie i myśliwce, nazwijmy to, no to nie myśliwce, tylko samoloty turbośmigłowe, o może tak, no to to może wyglądać naprawdę bardzo ciekawie, bo mamy, znaczy Ivory Tower i Ubisoft ogólnie ma spore pole do popisu i może nam dostarczyć dużo różniejszy wachlarz pojazdów niż w The Crew 1, no bo możemy mieć i pojazdy latające. Nie wiem, czy nawet nie dojdzie do czegoś takiego, że w pewnym momencie będziemy mogli kupić sobie DLC ze sterowcem albo coś takiego. Z tego, co udało mi się wywnioskować podczas rozmowy z twórcami, możliwe, że pojawią się samoloty z silnikami odrzutowymi. Teraz mamy tylko gdzie mi ten GPS poprowadził? Teraz mamy tylko i aż turbośmigłowce. No a później to cholera wie, co tam będzie, nie? Dobra, powiedzcie mi, gdzie ja sobie tutaj zajechałem? Bo jadę i w zasadzie nie wiem, gdzie jadę. Zobaczcie, tutaj jest pokazana cała moja ścieżka, jak sobie jechałem. Aż od Los Angeles. Aż od tego gdzieś miejsca. Tak więc, jakbym chciał sobie prześledzić całą moją drogę, którą przebyłem, mogę to zrobić. To jest bardzo fajne, że to jest pozaznaczane. Podejrzewam, że to po jakimś czasie znika. O, zobaczcie, tutaj możemy sobie kliknąć trasę i to jest chyba właśnie powtórka wideo z naszego całego przejazdu. Nie jestem pewien, czy całego. A, oddaj, przybliż. Tak, możemy sobie coś tutaj ten. Pyk, tu są jakieś punkty. A, shit. No way. I co? Okej, klikam powtórkę. I właśnie nie wiem, jak długo zapisała się ta powtórka.
Tak. To jest edytor wideo. Możemy sobie tutaj przejrzeć kolejne rzeczy. Panoramiczny tryb. Tutaj możemy sobie ten. Ale możemy sobie właśnie wbić w edytor filmu. Ukończ Pro Racing. Czy teraz nie możemy wejść w edytor filmu? Tutaj jakieś tam slow motion podczas driftu. To są takie automatyczne już dodane rzeczy. Ale możemy sobie oczywiście kamerę ustawiać jak nam się podoba. I w edytorze wideo to później będziemy mogli sobie wszystko zmieniać. Także to jest naprawdę spoko. Ja teraz ustawiam sobie kamerę tak jak mi się podoba. I będzie można sobie zwalniać jakoś ten wideo. No, różne cuda będzie można robić. Edytor wideo będzie czymś naprawdę fantastycznym w The Crew 2. Woo! Shit. To było dobre. I zobaczcie, całą tą drogę mogę sobie przewinąć. To jest 6 minut temu, kurde. Nie? Tak, całą mogę sobie drogę tutaj przewinąć, sprawdzić, zobaczyć powtórkę, co ja tam odpierniczyłem. Mogę sobie też wrócić do mojego obecnego stanu. Jezu, to jest naprawdę dobre. I zobaczcie, nie ma tutaj żadnego laga między tymi przejściami. Oczywiście ten świat nie jest jakiś tam mega, mega szczegółowy. Zajedźmy sobie może do miasta i zobaczmy, jak wygląda jakieś tutaj miasteczko. Co to za miasto właściwie jest? To jest miasto San Diego? Las Vegas. Dobra, to nie jest San Diego. Las Vegas. No i na 1000% Las Vegas wygląda zupełnie inaczej niż w jedynce, bo pamiętam, że tutaj była jakaś taka długa prosta, jak się wyjeżdżało z Las Vegas. Jechało gdzieś tam w góry, a teraz ona, ta droga prowadzi zupełnie inaczej. I zobaczcie, co tu się dzieje. Tutaj latają sobie jacyś gracze w Las Vegas samolotami. Ja jadę sobie samochodem. Nie wiem, ile aktualnie graczy może być w sesji jakby w jednym miejscu. Pamiętam, że w The Crew 1 był problem z doczytywaniem niektórych graczy, jak było ich za dużo w jednym miejscu. Tutaj fajne jest to, że zobaczcie, tam gdzieś samoloty, tak? Tutaj jakieś motorówki, zaraz jak będziemy sobie jechać wzdłuż jakiejś drogi. Jest to mega, mega urozmaicenie i bardzo mi się to podoba. Powiem szczerze, czekałem, aż będę mógł zobaczyć, jak to będzie wyglądało w praktyce. Być może niektórych graczy widać, że troszeczkę jakby laguje ich niki, no nie? Tak widać, że skaczą delikatnie, ale może to dlatego, że byłem za daleko. Tak, bo już jak się zbliżam do nich, to jakby ich pozycje są odświeżane z większą częstotliwością i wygląda to dużo płynniej. Samo latanie to może być ciekawa sprawa. Widzicie, że ktoś tam w powietrzu jest. Ja sobie zaraz zrobię licencję pilota, porobię sobie te wyścigi i spróbuję może do nich dołączyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A na dzisiaj, na ten odcinek, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.